Dzień dobry Państwu, wszędzie wobec Wita Kapitan Lisowski w wielozakresowym serwisie informacyjnym. Dzień dobry Państwu, wszemi wobec witam w dniu 7 lutego. Pierwszy materiał poranny o godzinie 8. Dzisiaj materiał specjalny już był, aktualizujący sytuację w rejonie Awdijiwki. Tych, którzy jeszcze nie oglądali, zachęcam do zapoznania się. A teraz, Szanowni Państwo, witam w południe. A w południe wielozakresowy sesji informacyjny numer 26. W ten sposób już jest ich więcej niż powstało i w roku 2023. A dzisiaj zajmiemy się na początek sytuacją gospodarczą i to tą nam bliską, bo dotyczącą nas wszystkich. Szanowni Państwo, jeśli się będzie podobało, zachęcam do lajkowania, komentowania, udostępniania, do subskrybowania kanału Kapitan Lisowski, dawania rady z reklamami i do wszelkich form wsparcia opisanych na kanale, bo dzięki Wam kanał jest w stanie się rozwijać i sięgać po coraz to nowe wyzwania. Tymczasem, Szanowni Państwo, niestety wszyscy my, mieszkańcy szeroko rozumianych bloków, musimy liczyć się w najbliższych tygodniach z sporymi podwyżkami. Niestety. Dotyczy to zarówno czynszów, jak i opłat za media. Ci, którzy tego jeszcze nie dostali, mogą się spodziewać w drugim kwartale, a co najpóźniej w drugiej połowie roku. I najwięcej obostrzeń będzie dotyczyło kwestii związanych z segregacją odpadów, a tu kary potencjalne wynoszą nawet po kilkadziesiąt tysięcy złotych. I to nie chodzi tylko o pojedynczego mieszkańca, ale również mówimy o zbiorowości typu wspólnota lub spółdzielnia. Polacy mieszkający we wspólnotach i spółdzielniach właśnie dostają te nowe, drastyczne wyliczenia podwyżek. Często bowiem spółdzielnie potrzebują czasu, i te, które potrzebują go więcej, mają więcej pracowników albo większą inercję, no to niestety ze względu na przykład wzrost płacy minimalnej z 3600 do 4242 zł, co automatycznie podbija koszty zatrudnienia w spółdzielniach i wspólnotach, wymaga odpowiedniego przeliczenia, dopasowania do tego wszystkiego, no i ustalenia strumienia przychodowego. A ten strumień przychodowy to jesteśmy właśnie my, płatnicy czynszów. O podwyżkach rachunków za prąd czy ogrzewanie od 2024 roku było już pisane wielokrotnie. Dotkną one mieszkańców indywidualnie, ale też da się je również odczuć w czynszu. Spółdzielnie i wspólnoty będą musiały bowiem płacić więcej na przykład za ogrzewanie czy oświetlenie części wspólnych w budynku, czyli klatek schodowych, piwnic. To nie koniec. Według dziennikarzy więcej uwagi będzie w tym roku poświęcone właśnie segregowaniu odpadów i kontroli zjawiska segregacji odpadów. Ja pamiętam, nie tak dawno temu jeszcze, że Polacy zmuszeni okolicznościami, namówieni reklamami, segregowali. Wynosili to wszystko, po czym przyjeżdżała jedna śmieciarka i nie patrząc na nic ładowała wszystko do środka. Więc dużo nie trzeba było czekać, jak wszyscy postanowili mieć to głęboko w poważaniu. Ale to była wina czyja? Nas, mieszkańców, czy firm realizujących wywóz nieczystości? A teraz mamy być za to karani, tak? No to ja bym bardzo chciał, żebyśmy my jako mieszkańcy dostali też do ręki argument w drugą stronę, że jeżeli tylko zauważymy, że selekcjonowane odpady są następnie wrzucane do takiego samego pojazdu lub też kontenera, jak to nazwać, w zależności od tego, jak to jest zrealizowane, bez właściwego skorzystania z posegregowania odpadów, to my możemy też nałożyć odpowiednio kary na realizujących wywóz odpadów lub najczęściej na gminne podmioty się tym zajmujące i to zlecające. Wtedy byłoby uczciwie, no bo bicie w bęben tylko w jedną stronę jest zdecydowanie nie halo. Więc z jednej strony gminy muszą zacząć wymagać od spółdzielni respektowania przepisów dotyczących segregacji, z drugiej strony my też powinniśmy mieć prawo domagania się korzystania z efektów naszej dobrowolnej w tym momencie pracy. Idziemy dalej. A dalej to są dane z niemieckiej gospodarki.
Tu można się zapoznać z tym, jak obecnie wyglądają zamówienia w niemieckim przemyśle. Można też popatrzeć, kiedy był wielki dołek, powiedzmy covidowy, nastąpiło mocne odbicie i jak wygląda to w tej chwili, a jakoś tam różowo specjalnie nie jest. Jednak doszło do czegoś, co zaskoczyło w jakimś stopniu Niemców i już piszą o zaskakującym odbiciu. Patrząc na ten wykres, to jest tego odbicia niewiele, no ale jest. Zwłaszcza podobno jedna z branż wystrzeliła. Zamówienia dla niemieckiego przemysłu w grudniu ubiegłego roku poszły w górę prawie o 9% w porównaniu z listopadem. To wszystko w sytuacji, gdy ekonomiści już postawili krzyżyk i oczekiwali spadków. Wzrost wcale nie wynika zaś z tak zwanego efektu bazy, bo coś było przedtem niższe. Aż prawie 9% wzrostu zamówienia w niemieckim przemyśle w porównaniu z listopadem. I to podaje niemiecka agencja Destatis. To tym bardziej zaskakuje, że ekonomiści przewidywali spadek o 0,1%. Listopadowy wzrost o 0,3% do roku, więc trudno dopatrywać się tu właśnie tej bazy, która pozwoliła wyliczyć taki, a nie inny wzrost. Natomiast rok do roku w grudniu wzrost był o 2,7% według danych wyrównanych kalendarzowo. W mniej zmiennym, trzymiesięcznym porównaniu, czyli kwartalnym, zamówienia napływające od października do grudnia 2023 były o 0,1% wyższe niż w poprzednich trzech miesiącach. W całym 2023 liczba zamówień spadła jednak o prawie 6% po skorygowaniu kalendarzowym w porównaniu z rokiem poprzednim. Czyli wpuszczenie informacji o zachwycie, ale jak się to robi w rachunku ciągnionym na dłuższy czas, to wcale różowo nie jest. Natomiast co nie było motorem tego, no, jakiegoś tam pozytywnego piku w niemieckiej gospodarce? Nie był to sektor samochodowy, który zawsze praktycznie odpowiadał za sukces niemieckiej gospodarki. Głównie rosły duże zamówienia, bo z wyłączeniem zamówień głównych łączna liczba zamówień spadła o 2,2 w porównaniu z listopadem. Chodzi przy tym o zamówienia w branżach, które obejmują produkcję samolotów, statków i pociągów. Tu wzrost był znaczny, bo w porównaniu z listopadem to ponad 100%. W górę szły też zamówienia dla branży produkcji wyrobów metalowych, no tu zamówienia wojskowe i sprzętu elektrycznego. Ile z tego to elektronika, to się nie wypowiem, ale to też może mieć ze sobą związek. Spadły i to dość mocno zamówienia w kluczowej branży samochodowej o prawie 15% miesiąc do miesiąca, która jest też ważna dla polskich zakładów, bo w Polsce wykonuje się znaczącą ilość części niemieckich samochodów. Spadki odnotowała też branża maszynowa ponad 5% i chemiczna prawie 4%. Zamówienia krajowe wzrosły o ponad 9%, a zagraniczne o 8,5%. Przy tym zamówienia ze strefy euro wzrosły aż o ponad 34%, a zamówienia spoza strefy euro spadły o 7,5%. To znaczy, że próbuje za wszelką cenę Europa radzić sobie z pewnymi niedoborami, które się pojawiły w związku z sytuacją chociażby w rejonie Morza Czerwonego i opóźnieniami w transporcie dóbr wyprodukowanych w Chinach. Przy okazji podano też, że wstępne dane o realnej, uwzględniającej zmiany cen sprzedaży przemysłowej wyglądają tak sobie. Z uwzględnieniem czynników kalendarzowych, czyli różna liczba dni pracujących w miesiącu, i sezonowych, czyli pora roku, zanotowano w grudniu spadek sprzedaży przetwórstwa przemysłowego, czyli przemysłu bez energetyki i kopalni, czyli ten bardziej wytwórczy, o 0,1% w porównaniu z listopadem, a o 3,1% rok do roku. W całym 2023 roku sprzedaż po korekcie kalendarzowej była wyższa o jedynie 0,3% rok do roku. Więc absolutnie nie jest różowo, nie jest za dobrze. Próba pokazania, że jest inaczej, no słabo się broni przy zestawieniu ze statystykami długoterminowymi, albo przynajmniej średnioterminowymi, więc jest jak jest, a zdejmowanie z linii produkcyjnych lub ograniczanie produkcji poszczególnych modeli samochodów w Niemczech jest obecnie faktem. Dotknęło to nawet tak szlagierowego modelu, jakim jest Volkswagen Passat.
A teraz ważna rzecz dotycząca dominującej na rosyjskim rynku firmy Yandex. To jest coś więcej niż wyszukiwarka. To jest konglomerat firm, które jak ośmiornica oplatają Runet. Właściciel Yandexa, często nazwanego też rosyjskim Googlem, zapowiedział wycofanie się ze swojego kraju pochodzenia. Holenderska spółka matka sprzedała działalność w Rosji za 5,2 miliarda dolarów, czyli znacznie mniej od szacowanej wartości rynkowej. No to się może zastanawiać, kto maczał palce w tym, żeby sprzedano to tak tanio. Transakcja ta oznacza, że rosyjski biznes Yandexa jest obecnie podmiotem w pełni rosyjskim. Firmie zarzucano już wcześniej ukrywanie przed rosyjską opinią publiczną informacji o wojnie w Ukrainie, a Moskwa z radością przyjęła najnowsze porozumienie, które według firmy było wynikiem długiego okresu planowania i negocjacji, który trwał ponad 18 miesięcy. No, Yandex, zdaniem właścicieli, to coś więcej niż firma, a teraz właściciele są rosyjscy. I mówią, że to jest to, co chcieli osiągnąć już od wielu lat, gdy to Yandexowi groziło przejęcie przez zachodnich gigantów IT. To aktywa całego rosyjskiego społeczeństwa, skomentował tak transakcję Anton Gorelkin, zastępca szefa Komisji do Spraw Polityki Informacyjnej Rosyjskiej Dumy. No tak, izolacja Runetu może dzięki temu postępować. Założona w okresie boomu internetowego pod koniec lat 90. firma Yandex rozwinęła własne firmy zajmujące się wyszukiwarkami, mapami i reklamą. Inne usługi obejmują zamawianie taksówek, dostawy jedzenia, platformy aukcyjne itd. Według ekspertów jednak deal o wartości jedynie 5,2 miliarda jest znacznie poniżej wartości rynkowej Yandexa, który w 2021 roku był wart około 30 miliardów dolarów. Choć mówi się o rosyjskim Google, no Yandex nie jest powiązany z amerykańskim gigantem, ani jego spółką matką Alphabet. Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę wiele przedsiębiorstw będących własnością zagraniczną opuściło kraj, często sprzedając aktywa na niekorzystnych warunkach. I prezydent Rosji Władimir Władimirowicz nakazał także przejęcie innych, w tym m.in. aktywów należących do zachodnich marek, takich jak Danone i Carlsberg. Współzałożyciel Yandexu, Arkady Wołosz, jest jednym z nielicznych czołowych biznesmenów powiązanych z Rosją, którzy publicznie wypowiadali się przeciwko rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wołosz opuścić musiał firmę w roku 2022. Sankcje nałożyła na niego też Unia Europejska, która w tym samym roku stwierdziła, że Yandex jest odpowiedzialny za promowanie rosyjskich mediów państwowych i ich narracji w wynikach wyszukiwania oraz za obniżanie rangi i usuwanie treści krytycznych wobec Kremla. Takich jak treści związane z rosyjską wojną agresywną przeciwko Ukrainie. No, nie poszczęściło się panu Wołożowi, bo oberwał i tu, i tu. Wołoż zwrócił się więc do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o uchylenie sankcji, ponieważ twierdził, że nigdy nie był blisko prezydenta Putina, aby spełnić żądania rządu rosyjskiego dotyczące treści. Yandex pod koniec 2022 roku sprzedał część swoich zasobów internetowych kontrolowanej przez państwo konkurencyjnej spółce Wkontakcie, czyli odpowiednik naszej klasy. Choć Yandex podkreśla swoją niezależność od rosyjskich władz, w 2022 roku brytyjska telewizja BBC wykazała, że w wynikach wyszukiwania nie udało się znaleźć informacji o rosyjskich okrucieństwach w ukraińskim mieście Bucza. Teraz już to będzie całkowicie pod kontrolą rosyjską. Tymczasem w Azji się dzieje. Dzieje się o tyle, że wygląda to na skutki działań sankcji nałożonych przez prezydenta USA Joe Bidena. Chiński Chocu Commercial Bank, jeden z głównych kanałów rozliczeniowych dla rosyjskich importerów, wstrzymał obsługę transakcji z Rosją. Decyzja ta jest najprawdopodobniej następstwem ostatnich rozporządzeń wykonawczych podpisanych w grudniu 2023 roku przez prezydenta USA. Bank ten powiadomił klientów o zawieszeniu transakcji z Rosją i Białorusią. I to pojawiło się w środę i z bólem pisał o tym rosyjski dziennik Wiadomości w środę. Czyli to właśnie dziś. Chińskie banki w
Wprowadziły więc ograniczenia i jest to postępujący proces w Chinach w tym zakresie. Jak poinformował ten bank, stał się on głównym ośrodkiem rozliczeniowym dla importerów ze względu na stosunkowo łagodne przestrzeganie przepisów oraz położenie geograficzne. Jego siedziba znajduje się w Yifu, jednym z głównych węzłów logistycznych chińskiego eksportu do Rosji. Transakcje zostały wstrzymane zarówno w przypadku międzynarodowego systemu rozliczeń SWIFT, jak też rosyjskiego SPFS i chińskiego CIPS. Decyzja ta bardzo mocno uderza w rosyjskich kontrahentów. Jak poinformowała w połowie stycznia agencja Bloomberg, chińskie banki państwowe wprowadziły ograniczenia w obsłudze rosyjskich klientów po opublikowaniu dokumentów w sprawie nowych amerykańskich sankcji. Po inwazji Rosji na Ukrainę chińskie banki zaczęły zajmować miejsce zachodnich, które znalazły się pod silną presją organów regulacyjnych i polityków w swoich krajach, by opuścić Rosję. No ale wygląda na to, że właśnie zaciągnięto w tej sprawie całkiem mocno hamulec w Chinach. A tu mamy przykład dla niektórych niespodziewanego, ale jednak zwycięstwa opcji demokratów w amerykańskim kongresie. O co chodzi? Na zdjęciu jest Alejandro Mayorkas, szef Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego, którego obarczano o to, że jest odpowiedzialny za zaognienie sytuacji na południowej granicy USA, obejmującej przecież również stan Teksas. Izba Reprezentantów zagłosowała więc wczoraj przeciwko formalnemu postawieniu w stan oskarżenia Alejandro Mayorkasa. Republikanie zarzucali mu celowe wywołanie kryzysu na południowej granicy, jednak przeciwko impeachmentowi zagłosowało również 4 kongresmenów tej partii. Przeciwko impeachmentowi opowiedziało się 216 kongresmenów, zaś za 214. Głosowanie miało burzliwy i nieoczekiwany przebieg i do końca ważył się los ostatniego oddanego głosu przesądzającego o porażce inicjatywy republikańskiego kierownictwa kongresu. Głosowanie oznacza, że Izba wbrew zapowiedziom liderów partii nie postawiła go w stan oskarżenia. Projekt uchwały w tej sprawie przewidywał postawienie mu 2 zarzutów o celową i systematyczną odmowę przestrzegania prawa oraz naruszenie zaufania publicznego. Pierwszy zarzut dotyczył m.in. stosowanych przez DHS procedur, według których migranci ubiegający się o azyl są po zatrzymaniu na granicy wypuszczani do kraju i są wolni do czasu rozprawy azylowej, co może trwać latami. Drugi dotyczy zarzucanych mu fałszywych oświadczeń, kiedy mówił w kongresie, że granica jest bezpieczna i że DHS posiada nad nią operacyjną kontrolę. Przypomnę, DHS to jest Department of Homeland Security, czyli Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Według przytoczonych przez republikanów danych, za rządów Mayorkasa liczba nielegalnych imigrantów zatrzymywanych na granicy wzrosła o średnio 600 tysięcy rocznie w czasach administracji Donalda Trumpa do 2 milionów obecnie. Liczba migrantów, którzy uniknęli schwytania na granicy, wzrosła zaś ze 130 tysięcy rocznie do bagatela 580 tysięcy. No, działanie republikańskiej większości było tymczasem szeroko krytykowane. Nie tylko przez demokratów, ale również i administrację Joe Bidena, ale również przez część konserwatywnych ekspertów i środowisk prorepublikańskich. Konstytucjonalista Jonathan Turley, który był ekspertem republikanów w przypadkach impeachmentu Trumpa, uznał, że partia nie ma podstaw do impeachmentu, bo proces służy usuwaniu urzędników za popełnianie przestępstw, nie zaś za bycie złym członkiem gabinetu albo nawet złym człowiekiem. Przeciwko opowiedziało się też 3 republikańskich kongresmenów, którzy stwierdzili, że zarzucanie Mayorkasowi uchybienia nie zasługują na tak radykalny krok, który i tak w praktyce przecież nic nie zmieni. Głosowanie jest dotkliwą porażką spikera Izby, czyli Mike'a Johnsona i skrajnego skrzydła partii republikańskiej, którzy przez wiele miesięcy nalegali na impeachment Mayorkasa. Gdyby starania te zakończyły się powodzeniem, szef DHS byłby pierwszym od 148 lat członkiem gabinetu, któremu Izba postawiła zarzuty. Inicjatywa i tak jednak nie miała szans na usunięcie Mayorkasa z urzędu, bo wymagałoby to 2/3 głosów w Senacie, gdzie większość mają jednak demokraci. Czyli tutaj mocna jazda polityczna zwolenników Trumpa, no niestety nie zadziałała i rozsądek, bo chyba tak to trzeba powiedzieć, zwyciężył. A tu nie bez powodu i nie przez przypadek zdjęcie kojarzące nam się jednoznacznie z dywersją na
Nord Stream 2. Według niemieckich mediów szwedzka prokuratura, na którą tak mocno niemieccy dziennikarze krytykujący polskie podejście do prowadzonego śledztwa w tej sprawie. Szwedzka prokuratura chce umorzyć śledztwo w sprawie zniszczenia gazociągów Nord Stream 1 i 2 we wrześniu 2022 roku. Najprawdopodobniej szwedzkie władze nie były w stanie zidentyfikować żadnych konkretnych podejrzanych w swoim kraju. Tak napisał portal Die Welt. Niemieckie media cytowane przez Die Welt donoszą, że prowadzący śledztwo w sprawie ataku na rurociągi prokurator Mats Lindqvist zamierza umorzyć postępowanie z powodu braku konkretnych dowodów. Jednocześnie kontynuowane będzie śledztwo prokuratury w Niemczech. No jak, żeby inaczej. Tamtejsze służby są szczególnie zainteresowane fragmentami pękniętych rur, które szwedzkie wojsko wydobyło z Morza Bałtyckiego wkrótce po eksplozjach stwierdzonych jesienią 2022 roku. O tym pisze niemiecka gazeta Süddeutsche Zeitung. Podejrzewa się, że ekipa nurków mogła podłożyć ładunki wybuchowe na nitkach rurociągów, a jacht zoomował kilka razy, między innymi na duńskiej wyspie Christianso w Sandam w Szwecji i w koło brzegu w Polsce. Chodzi tu oczywiście o słynny już jacht Andromeda, o czym też pisze Süddeutsche Zeitung. Niemcy i Szwecja prowadziły ścisłą wymianę informacji w trakcie dochodzenia. Szwedzki prokurator gościł w prokuraturze federalnej w Karlsruhe, natomiast niemieccy śledczy udali się niedawno do Sztokholmu, gdzie rozmawiali o dowodach, które mogły zostać wykorzystane w prowadzonym przez Niemcy śledztwie. Mogłyby, przepraszam. A pojawia się oczywiście kwestia krytyczna względem Polski, bo w przeciwieństwie do Szwedów Polska od dawna blokowała współpracę z niemieckimi śledczymi. Tak twierdzi Süddeutsche Zeitung, co jest oczywiście co najmniej mocną przesadą co do tego zagadnienia. Twierdzą oni, ci dziennikarze, że pomimo wielokrotnych zapytań polskie władze przekazały niemieckim śledczym niewiele informacji i to po dłuższym czasie. Do tej pory Polska najwyraźniej nie udostępniła żadnych obrazów z kamer monitoringu portów koło brzegu, które mogłyby potencjalnie dostarczyć nowych informacji na temat załogi Andromedy. Tak twierdzi dziennik. Śledztwo prowadzone przez niemiecką prokuraturę generalną i Federalne Biuro Policji Kryminalnej BKA dotyczy celowego spowodowania wybuchu oraz aktu sabotażu przeciwko bezpieczeństwu państwa, oczywiście państwa niemieckiego. No cóż, cały czas są tutaj próby intensywne skierowania podejrzeń w stronę Polski jako co najmniej zaplecza i to jeszcze jak najbardziej świadomego dla tego aktu dywersji. No, mi się to osobiście nie podoba. Ale cóż, zobaczymy jak będzie dalej. Tymczasem z kolei wygląda na to, że coś jak gdyby spora mina wybuchła, ale taka pozytywna, w relacjach francusko-niemieckich. Otóż Francja i Niemcy współpracują nad dwoma ważnymi projektami wojskowymi. Nowym czołgiem podstawowym, który zastąpi Leoparda 2 i Leclerca oraz nowym myśliwcem w ramach programu Future Combat Air System. I o tym wszystkim, i że są na doskonałej drodze te projekty, poinformował nie kto inny niż kanclerz Scholz. To powiem tak, od razu komentując. Doświadczenie ostatnich lat pokazuje, że nikt tak wielu wspólnych programów zbrojeniowych z udziałem Francji i Niemiec nie wyłożył, jak właśnie Niemcy. I z tym wspólnym czołgiem i wspólnym samolotem, to przepraszam bardzo, ale chyba trochę za daleko w swoim optymizmie posunął się Scholz, bo niewiele wskazuje faktów znanych z ostatnich miesięcy, że tak rzeczywiście jest. Wręcz przeciwnie, coraz bardziej Francja musiała działać sama. Ciekawe, czy jest to więc przykład jego zaklinania rzeczywistości przez Scholza, czy rzeczywiście coś jest na rzeczy, bo z drugiej strony lepsza by była jednak ta współpraca po to, by jak najszybciej i jak najlepsze uzbrojenie do armii europejskich, natowskich wprowadzać. Te dwa duże projekty wojskowe postrzegane jako kluczowe dla zwiększenia bezpieczeństwa wchodzą rzekomo w nową fazę i pisze o tym też Bloomberg. Paryż i Berlin zacieśniają więzi, czego dowodem było spotkanie kanclerza Scholza z premierem Francji Gabrielem Attalem w ostatnim czasie. Po sporach między francuskimi i niemieckimi koncernami co do kształtu współpracy w ramach polityki eksportowej i własności intelektualnej premier Francji Gabriel Attal i kanclerz są przekonani, że ich firmy przezwyciężą impas i ukończą dwa duże projekty. Jak przypomina Bloomberg, projekt budowy myśliwca FCAS ma połączyć francuską firmę Dassault Aviation z niemieckim oddziałem Airbusa, czyli producent Rafale z producentem Eurofightera, zajmujący się obronnością, będącym jednocześnie częścią konkurencyjnego konsorcjum Eurofighter.
I drugim francuskim projektem jest właśnie ten czołg, czyli MGCS, Main Ground Combat System, który miałby zastąpić i Leclerca, i Leoparda. Tylko że pytanie ważne: ile Leclerców chciałby zastąpić Paryż i tak naprawdę ile chciałby mieć czołgów, bo na razie to z czołgami we Francji jest liczebnie bardzo słabo. Mówimy chyba o 220 operacyjnych, co najwyżej, jakie są w posiadaniu. Więc tam pracy dosyć dużo do wykonania. A na koniec jeszcze ważniejsza sprawa w sensie NATO, ponieważ stosowne wysokie komitety tej organizacji właśnie zaczęły intensywne prace. Tylko uważam, że niestety o co najmniej rok, jak nie półtorej roku, za późno. NATO-wscy generałowie nastawiają się na wzrost zagrożenia wojną ze strony Rosji i domagają się inwestycji w odstraszanie, co też może przynieść korzyści Ukrainie. Aż kilku wysokich rangą wojskowych z NATO prawie jednocześnie przestrzegło w ubiegłym miesiącu, że sojusz musi się przygotować do konfliktu z Rosją i tu nie było żadnego przypadku, o tym mówiłem wielokrotnie w moich materiałach. Twierdzą oni, że Europa musi mieć świadomość, że nasze życie w pokoju nie jest już rzeczą oczywistą. To powiedział holenderski admirał i przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO Rob Bauer po dwudniowym spotkaniu tego gremium pod koniec stycznia. W kontekście zakrojonej na szeroką skalę inwazji rosyjskiej na Ukrainę, trwającej od blisko 2 lat, dowódca norweskich sił zbrojnych Erich Christoffersen powiedział, że jest teraz nieco czasu, rok, 2 lub 3, kiedy musimy zainwestować jeszcze więcej w bezpieczną obronę. Teraz jest czas na inwestowanie, żeby potem były profity. Tak, tu się zgadzam, jak najbardziej. I mówił o tym na forum poczytnego dziennika Dagbladet w Oslo. W sąsiedniej Szwecji naczelny dowódca armii Mikael Buden wezwał zaś rodaków i władze polityczne do przejścia od zrozumienia zagrożenia do już bezpośrednich czynów. I takie rzeczy w Szwecji w zakresie chociażby obrony cywilnej właśnie zostały podjęte. Ten apel wojskowych do polityków jest zorganizowany, ale ma sens i ma uzasadnienie. Fachowcy widzą w tym apelu wojskowych do polityków w Europie, w tym apelu o zmianę strategii w konflikcie z Rosją. Nie spełnia się nadzieja na szybkie zakończenie wojny w Ukrainie dzięki zachodnim dostawom broni i sankcjom. Tego to jest niestety trochę za mało. Wojskowym analitykom trosk przysparza przede wszystkim brak amunicji, nowego sprzętu wojskowego i stan zdolności produkcyjnych w Europie. Potencjał wojskowego odstraszenia NATO jest tu ściśle sprzężony z dostawami dla Ukrainy. Unia Europejska obiecała w ubiegłym roku dostarczyć Ukrainie do marca 1 000 000 pocisków artyleryjskich. Ten plan się nie powiódł, chociaż zdolności do takiej produkcji w skali roku już są. I robi się to pewne rzeczy, zwłaszcza koordynacyjne, niestety zbyt późno, prawie po 2 latach. Inwestycje w drony, amunicję i wozy bojowe są koniecznością. W najgorszym scenariuszu NATO ma tylko 5 lat, by dozbroić się na tyle, żeby potencjał odstraszania wystarczył do skutecznego odstraszania Rosji od ewentualnego ataku na terytorium sojuszu. I teraz pytanie, czy te 2 lata, półtorej roku, powiedzmy, liczymy już w to, na wszelki wypadek bym tak liczył i zostaje nam wtedy 3,5 roku intensywnej pracy. Do tego, żeby w minimalnym stopniu Rosja mogła być gotowa do dalszych agresywnych działań. I już pod koniec 2023 roku, Maciej już pisał o tym po prostu w swojej analizie, szef Centrum Bezpieczeństwa i Obrony Niemieckiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej Christian Möhling. Cytowałem go i wcale nas to nie zaskoczyło. To było potwierdzenie tego, o czym blogerzy i osintowcy w Polsce mówili od dawna. Gustaw zaś Gressel z europejskiego think tanku ECFR, European Council on Foreign Relations, napisał zaś w swojej aktualnej analizie: Zachód, a zwłaszcza Europejczycy, muszą gruntownie zmienić swoje przepisy finansowe, stworzyć korzyści skali, aby radykalnie wspierać produkcję dronów, amunicji, wozów opancerzonych i wielu innych rodzajów sprzętu. Tylko przyklasnąć. Ale pojawia się ryzyko tak zwanego taktycznego wycofania z Ukrainy. Wojskowi analitycy spoglądają podczas tej drugiej zimnej, wojennej zimy przede wszystkim na słabość ukraińskich sił zbrojnych w walce artyleryjskiej, która to Rosja dzięki uzupełnianiu właśnie luk w swoim zaopatrzeniu dostawami z Korei Północnej i być może Chin nadrabia swoje braki. Natomiast Ukraina musi racjonować pociski. Proporcje pod względem liczby granatów wynoszą obecnie 5 do 1 na korzyść Rosji, co niestety często jest podejmowane i to widać właśnie pod Awdijiwką.
I okazuje się coraz wyraźniej, że ociąganie się z dostawami amunicji i sprzętu wojskowego w minionych 2 latach powoduje, że Ukraina musi się ponownie wycofywać z wyzwolonych już ziem. I to też jest mocno eksploatowany obecnie cytat Christiana Möllinga. W połowie lutego będzie monachijska konferencja bezpieczeństwa, która zgromadzi wielu zachodnich ekspertów wojskowych. Zdaniem takowych konieczne jest zapoczątkowanie zmian strategii. Dochodzi do niej pod wpływem sytuacji wojskowej w Ukrainie, na Ukrainie i analiz zachodnich wojskowych, mających na uwadze także potrzeby zbrojeniowe własnych sił zbrojnych. I tu ważna jest w tej chwili długofalowa koncepcja tego działania. Oczywiście ona musi stać w sprzeczności z jedną rzeczą, z dekarbonizacją i ograniczaniami emisji, ponieważ ograniczenie emisji oznacza ograniczenie zdolności wytwórczych, również uzbrojenia. I w tym momencie należałoby zdecydowanie, niestety, ale spacyfikować wszelkie tego typu działania, bo można przepięknie bronić 7% emisji Europy do atmosfery świata i dbać o czystość świata. I za chwilę być niewolnikiem albo nie mieć czego bronić, ponieważ agresor rosyjski mógłby sobie się pokusić o to, żeby spróbować napoić swoje konie w Atlantyku. I to by było na tyle. Cieszę się, że taka refleksja wśród prominentnych polityków i wojskowych się zadziała. Niestety jest ona o sporo za późno. Na tym niestety korzystają Rosjanie. Kto odpowiadał między innymi za to, że nie było odpowiedniej atmosfery wcześniej do takich rzeczy? Moim skromnym zdaniem, jako pierwsi peleton tych, którzy wstrzymywali zagadnienie, opuścili go Holendrzy i Francuzi, natomiast najdłużej w tej frakcji pozostali Niemcy. I to by było na tyle. Jeśli się podobało, zachęcam do lajkowania, komentowania, udostępniania, do subskrybowania kanału Kapitan Lisowski, dawania rady z reklamami, wspierania kanału w każdy sposób opisany na kanale. I dziękuję wszystkim tym, którzy już wspierają, zapewniając możliwość rozwoju i działania niezależnie od tego, jakie humory miewa korporacja. Wszemi wobec dziękuję. Do usłyszenia, do widzenia. Cześć. Thank you.